Siemaneczko, ja jestem Agent X, dzisiaj będę grać w Minecraft Survival, no i słuchajcie, dzisiaj jestem w wiosce Elvisa i tu już na samym wstępie widzę, że sporo i to dosyć sporo się pozmieniało, bo na przykład, siema Elvis, lol, ja tu nie skończę nic mówić, poczekaj, no i tutaj widzicie, że jest, co to jest Elvis w sumie, jak tu jesteś to możesz powiedzieć. Wiedział. Dobra, to tutaj to zostawiamy i... Stary. O co chodzi, Elvis? Już wiesz? No, już wiem o co chodzi z bankiem, ale o co chodzi ogółem, chodzi że przyjeżdżasz? Macioch ci miasto kompletnie zrujnował. Aha, nie, ty sobie żarty teraz robisz, co nie? Nie, chodź. Elvis, serio żarty sobie robisz, tak? Nie, stary, byłem właśnie gdzieś w mieście, patrzę i tam jest wszystko doszczętnie zniszczone wraz z moim apartamentem. Co? Ej, lol, to przecież tyle kosztowało, gościu. To jest naj... No nie, to jest przesada. Maciek zniszczył mój apartament, który kosztował mnie około 2000 emeraldów. Co? Tak. Co? On to roz... Ale poczekaj, ale to tyle, tak? No. Ej, co ty zrobiłeś? To jest... Cicho tam. Dobra. Ale poczekaj, ale Maciek rozwalił, mówisz... Całe miasto? Ten budynek? Czy co w końcu się stało? Bo już nie ogarniam. Dwa albo trzy budynki. Dobra, jak trzy budynki to spoko, bo myślałem, że już te wieżowce rozwalił. Ale no właśnie wieżowce, to co? Wieżowce rozwalił? Przecież to jest gość, ja to budowałem po kilka godzin. Nawet to jest kwarcu. Co ty? No nie. Nie, ale poczekaj, ale są rozwalone, spalone, czy w jaki sposób to jest zrobione? No, czy, no co, nie gadaj, naprawdę. Wszystko, stary, wszystko nie. Ej, nie, trzeba będzie się za Maćku zemścić, bo tak nie może być, naprawdę. Dobra, tutaj widzę, że ty już przepisy jakiekolwiek wszystkie łamiesz. No tak, wiesz. No, gdybyś, no wiesz, tutaj ja mam taki sam, no ale gościu, naprawdę, no serio, to jest średnie, no ale cóż, no dojedźmy tam, zobaczymy jak to wszystko wygląda. A tutaj jest twój to. Ja nie widzę nic, poczekaj, wysiadam. Co tu jest już tak rozwalone, co? Ej, ile tu TNT wybuchło? Nie wiem, stary, ale wiem, że jest bardzo źle. Ale zobacz, zaczęło się od drobnego prezentu, potem był jakiś budynek... Co ten budynek? Tam byli mieszkańcy, chodź szybko, to musimy uratować. Poczekaj, tu jest jeden. Ej, ratujemy teraz budynek, poczekaj, bo się zorientowałem, że tutaj... Ej, czekaj. Tu jest dwóch, oni żyją, dobra. Lecę na samą górę, zobaczę czy... Ej, ale tutaj... Oh no. Tutaj było zdecydowanie więcej mieszkańców, to jest najgorsze. To? Mamy straty w ludziach. Poczekaj, a ty coś tutaj ratowałeś, prawda? No tak, troszkę to budynek ugasiłem, nie? No bo tak patrzę, że tutaj jest dużo wody też wylanej, ale... A to jest lawa, zobacz, spójrz tam. O kurde. Ale apartament w większości tak trochę przetrwał, tam cały spalony. No dobra, muszę się przespać z tym, a wy jeżeli chcecie zobaczyć, co tu dalej się będzie działo, to strzelcie suba tam na dole, no i zostawcie łapkę będzie w górę. Będzie więcej odcinków, no. Pewnie z wojny, bo szczerze... No to się... Teraz to Maciek przesadził konkretnie. Naprawdę, ja mu tak miasta nie rozwaliłem, więc no ja się będę na pewno mścił jeszcze. No Agent X, wiesz, ty zniszczyłeś głównie ziemię, nie tam podłogę. No właśnie, i to jest trochę średnie. Dobra, tutaj są w ogóle jacyś villagerzy. Moi drodzy, żeby nikt tego tak źle nie odebrał, to jest właściwie wojna, którą mamy, żeby coś się działo. Nie, to nie jest tak, że my się nie lubimy, więc żeby nie było... A co tutaj jest za krzyż? Nie? Co tu jest za krzyż? Nie, nie chcę wiedzieć, nawet nie chcę wiedzieć, czekaj, to poczekaj. Jest pod spodem, nie, tu nic nie ma. Nie, tu nic nie ma, ale wiesz co? Kurczę, ty tutaj... Nie wiem, to ty zrobiłeś, czy nie? Nie, nie zrobiłam się tutaj. Dobra, to już nie wiem sam. Dobra, zostawiam to w każdym bądź razie tutaj. No i chodź jeszcze przejdźmy się. To już było na początku tak, rozwalone. Już było wcześniej. Tutaj coś ukradł? Dobra, wydaje mi się, że skrzynek jakoś może nie rozwalił. Tak, nie rozwalił, więc... Raczej pewnie jej zawartość jest ta sama. Oj, to po jego żonie, to po jego żonie. No ta oczywista, ale wiesz, z żołnierzami Agentolandii nie zadziera się, bo... No, Maciek myśli, że wszystko spoko, że ja odpuszczę po czymś takim. Właśnie oj, nie. Nie, właśnie stary, nie. Ja się do tego będę musiał ewidentnie przyłączyć, bo on zniszczył mój apartament, za który dałem 2000 emeraldów. Ej, tutaj nawet taki drobny domek, drobnego domku. To jest tabliczka. Poczekaj, nie przeczytałem tego, ale później jeszcze wrócimy. Nawet taki drobny domek rozwalić. Oj. Nie, rozmrażarkę wali. On uciekli. O nie. A tu
lewo, nie. A co to jest w ogóle? Nie wiem, co to jest. A to jest chyba nasze, wiesz? To jest chyba nasze. O. Tak, to jest nasze. Dobra. Jest to, ale to... No, wiesz co, wbijam na górę tam, bo tam jest... Ja chcę zobaczyć właśnie, to tam będzie najlepszy widok na to, co się stało, ale naprawdę to jest mega jakaś masakra. Ja nie spodziewałem się tego totalnie. Sądziłem, że wojenka, sobie wysadzę jeden budynek, wysadzę drugi i luzik, odbuduję to jakoś, ale czegoś takiego to się nie chce odbudowywać. No, to nie da odbudować, to jest spójrz, tu jest wszędzie, nawet tu jest... Jak jest w twoim domku właśnie tutaj? Tragicznie. Ale skrzynki są, to jest ważne. Puste! Aha. Dobra, tutaj w ogóle lampa jest rozwalona. Tutaj masz jakieś bloki? Ja mam 46 dirt, to może to jakoś tak prowizorycznie chociaż... Żeby to budować, to trzeba tyle... O, jakie... Ej, gościu, ale to nawet nie opłaca się odbudowywać, więc... No właśnie, ja chyba jak na razie się przeniosę do ciebie, tak. Na razie wybudujemy tam ambasady, czyli taki jakby urząd, może zamek nawet, ogarniemy coś na pewno. Maciek może wygrał bitwę, ale wojna nie wygra. No właśnie. Oj nie, tu jest całe wszystko w lawie. Kurczę, ja muszę... Nie! Zwykły mieszkaniec, kurde. On też umarł. Jacie. Tu nawet budynek, on to się zamieniło wszystko, no naprawdę, ja bym tutaj nawet, chyba trzeba będzie jakiś mur wybudować dla tych villagerów, bo oni tutaj Wiesz co, może ich potem weźmy do bunkru, co? No właśnie, a nie byliśmy w bunkrze, bo tam może coś się wydarzyło. On tu był, zobacz, on tu był. No tak, tutaj, z tego, to już wcześniej był, bo tutaj było TNT, co przypadkiem sobie wchodząc, nawet nie nagrywając odcinka, trafiłem. I to było już dużo wcześniej, dobra. Po co to zabudowywujesz? Tak się szybciej schodziło. Przepraszam. No, o, dobra, hop. Chyba okay. Nie jest ruszony, ale kurczę, nawet mieszkańców nie zdołałem tu sprowadzić. O, jacie. Ej, naprawdę, gruba akcja, ale bunkier jest raczej nieruszony. Tu był jeden szalker. Tu chyba go zabrał, mi się wydaje, że mógł go zabrać Maciek tutaj. Oj, tak. Kurczę, ale tam były dobre itemki. O jacie, ej serio, mega źle. Mega źle, dobra. Ja wychodzę tutaj na górę i naprawdę jestem w takim szoku, bo tutaj mega długo wszystko robiłem. Zbrojek raczej nie poukradał, bo... O jacie, ale naprawdę, to jest przesada i to dosyć gruba. Więc, no, ja się zemszczę na tym, mamy, nie wiem, uznajmy tak, zrobimy teraz taką akcję, ale to później może po odcinku jakoś ogarniemy dużo, ale to dużo TNT, bo mamy naprawdę... Mamy sporo chyba jeszcze? Nie mamy jakoś zbyt Elvis, wydaje mi się, że nie, raczej będziemy musieli chyba ogarnąć. Będzie dużo więcej potrzebne, ale kurczę, tu jest wszystko rozwalone, gościu. Wiesz co, Martko? Ja bym się jeszcze teraz do Maćka przyjechał i zobaczył, co jest od niego. Właśnie też chcę zobaczyć tylko tą tabliczkę. No dobra, musimy zobaczyć, co tam ona jest. Tutaj? Naprawdę, jestem zdziwiony tak trochę. Wojnę uważa się z... Co? On uważa, że wojna jest skończona? Co? Elo, nie czytam dalej. Jedziemy tam. Dawaj łódkę. Okej, ja prowadzę tym razem i jedziemy jak najszybciej do Maciochowa. Wiesz co, Martko? Ja bym mu w ramach protestu zniszczył autostradę całą. Wiesz co? Nie, autostrady nie ma co niszczyć, bo ale i tak... Od jego strony. Dobra, ale wiesz co? Jeden powód, bo my na pewno jeszcze będziemy jechali rozwalać jakiegoś Maciochowo. Tak, z tego co mi się wydaje, droga tutaj to byłaby 5 minut, więc trochę sporo czasu, żeby iść po prostu drogą. Więc ja uważam, że lepiej byłoby po prostu nie rozwalać drogi. Z tego co wiem, tutaj kawałek został odbudowany chyba, z naciskiem na słowo chyba, bo nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że tutaj była droga rozwalona. No i dobra, jedziemy tutaj mega szybko. I zaraz się na zakręcie nie wyrobisz. Wow, ja bym się nie wyrobił, gościu, dobra. O, ja cię. Dawaj teraz gaz i lecimy. O, hamulec teraz trzeba tylko zużyć. Okej, dobra. Dobra, teraz szybciej. Ile mam jeszcze benzyny? No nie wiem, ale myślę, że do Maciochowa wystarczy. Tak, na fulla mamy, gościu. Chyba tak, masz rację.
O nie, oj, paliwko się skończyło i się oj, zacznie. Chyba nie, czekaj, doleję. O. Udało się. Dobra, jedziemy teraz w lewo, ale zwolnij, kurczę. Zwolnij, ej stary, ale byś teraz uderzył. Serio, bo to teraz tak zrobiłeś taki zakręt i zaraz ja bym głową w aha. Dobry, o, kask. No właśnie, bardzo dobrze. Ja tutaj muszę chyba trochę wolniej jechać, bo ta droga, tak. No tutaj jest ona naprawdę, widać, na koszty robiona. No, tak. Nie to co u mnie, no 5 pasów, gościu. Gościu. To już petarda. No dosłownie, dobra. Tutaj jest już maciochowo, czy nie? Jeszcze jeden zakręt. No zwolnij. O, bum. Ej, było blisko, serio matko, uważaj, bo to dobra. Jest mega niebezpieczne, bo ty chyba nie można nawet prawka jazdy, ci powiem. Nie, mam tutaj, przecież ja jestem zawodowym kierowcą tutaj w Minecraftie. Ja jestem szoferem. No tak, ale ja wiesz. Dam, gościu, dobra, zobaczmy co tutaj w ogóle się dzieje. Wysiadamy. Dobra, wysiadamy. Dobra, wysiadamy i wiesz co, ja sprawdzę, czy tu TNT nie ma, bo jak jest TNT w tym sklepie. To kupujemy. To możemy kupić albo, wiesz co, może nawet nie kupić, tylko bardziej mi zależy na tym, czy ono w ogóle tutaj jest. Bo serio, jak ono tutaj by było... Maciek go nie wziął, nie? No właśnie, bo jak Maciek je weźmie, to lipa. Dobra, tutaj nie widzę ani grama TNT. Jedyne co było, to dużo opsa. Więc ja to zostawiam, wychodzę tutaj i pójdźmy do domku, to jest domek Abry. Tak, to domek Abry. Domek z arbuza, też taki mam, lol. Tutaj nic nie ma chyba, prawda? Nie, ale jest tak ładny, jest mega ładny. No jest mega ładny, mi też się on podoba, ale tu nie ma żadnego TNT jak dla mnie. O, tu jest coś lepsze. Nie ma nic takiego super, super. Więc tak, o, tak. Idziemy sobie z domku, idziemy do Maciochowa. Ja myślę, że jeszcze je tutaj... Albo wiesz co? Inaczej. Ja bym nie szedł do Maciochowa. Ja bym chyba nawet w tym miejscu po prostu skończył ten odcinek, bo oprowadziliśmy was chyba po wszystkim i w następnym odcinku myślę, że będzie jakiś atak na Maciochowo, ale to nie będzie atak, że wbijemy, postawimy tu TNT, boom i tyle i sobie pójdziemy. My jak tu wbijemy, to Maciochowa nie będzie już w ogóle, tutaj nie będzie. Więc tak, no będzie taka po prostu już moja zemsta. I to w sumie byłoby już na tyle. Ja byłem Agent X, ze mną ja był Elvis, o, Elwa, Elvis. No i tak, to byłoby na tyle. Cześć! I go!